Hejo, zapraszam Was dzisiaj na powrót do starego YouTube'a. Zrobimy sobie tag paletkowy zainspirowany twórczynią Cheek Geek Makeup. Ja widziałam ten tag u Andrzeszki i u jeszcze jednej twórczyni, którą oglądam. Podlinkuję Wam wszystkie dziewczyny na dole. I jest to tag polegający na tym, aby opowiedzieć o jakiejś paletce właśnie na podstawie 10 pytań, które są tutaj zawarte. Także jeżeli macie ochotę również przyłączyć się do tego tagu, zapraszam do nagrywania. A my przechodzimy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie. Paleta, którą nosisz na specjalne okazje. Ja oczywiście, jako człowiek kreatywny, który się po prostu wszystkim szybko nudzi, nie noszę cały czas takich samych makijaży, ale na te specjalne okazje faktycznie częściej wybieram coś bardziej stonowanego, neutralnego i ostatnio była to paletka w Moro z Glam Shopu i tutaj w szczególności uwielbiłam sobie ten cień, on się nazywa Kaki. To jest taka piękna, militarna zieleń, metaliczna, pięknie wygląda sam na powiece, bo troszeczkę przyciemnia oko, wiecie. Możemy sobie to rozeczyć brązerem, możemy sobie to rozeczyć jakimś innym cieniem, jakimś brązikiem, czy jakąś zielenią, czy żółcią. Jest po prostu przepiękny i właśnie ja traktuję takie zgniłe zielenie jak nowy brąz. Tak jak brąz traktuje się jak nową czerń, to ja traktuję zieleń jak nowy brąz. Także fakt, że te błyski takie zielonkawe to są błyski, po które bardzo lubię sięgać na specjalne okazje. Następne pytanie. Paleta, którą kochasz, ale jest powtarzalna. Tutaj tak tłumacząc bezpośrednio, tutaj chodzi o powtarzalność się cieni, że wypadają podobnie. I przeglądając swoje zbiory, powiem Wam, że jestem z siebie dumna, bo praktycznie nie mam takich palet, bo ja w ogóle nie lubię takich palet, których jest bardzo dużo podobnych cieni, ale wydaje mi się, że najbardziej pasuje tutaj paletka Autoportret z Glam Shopu, którą uwielbiam i właśnie ostatnio ciągle o niej myślę, bo się stęskniłam za tą paletą. Jest to przepiękna paleta neutralna, ale też z dodatkiem takich lekkich kolorów, na przykład musztardki, brzoskwini, fioletu ciepłego, chłodnego, czerwieni, zieleni, więc jest neutralna, ale jednak coś tam można z nią pokombinować. I wydaje mi się, że te brązy wypadają dosyć podobnie, również błyski niektóre mocno się od siebie nie różnią, więc w zasadzie czy wybiorę ten, czy wybiorę ten, nie będzie jakiejś dużej różnicy. Oczywiście one są od siebie różne, ale to jest taka najbardziej powtarzalna paleta, jaką mam, ale mimo wszystko bardzo ją lubię. Bardzo często po nią sięgałam przy pracy z klientkami, przy swoim makijażu. Lubię łączyć te brązy właśnie z tymi brzoskwinkami, tymi żółciami, fioletami. Fajna jest, bardzo ją lubię. Następnie paleta, która jest warta Twoich pieniędzy i myślę, że zdecydowanie, definitywnie będzie to Muse z Cosmic Brushes. Nam się wydaje, że jak kupujemy coś z zagranicy, no to wiadomo, że to jest słaby deal, no bo musimy zapłacić dosyć dużą przesyłkę, dużą cenę przesyłki, dodatkowo jeszcze cło, tutaj nie było ono jakieś tam duże, ale wiecie, ta cena paletki jednak się troszeczkę zwiększa i wydawałoby się, że jest to nieopłacalne, ale ta paleta jest tak piękna, tak wspaniała jakościowo, tak pięknie się nią pracuje i po prostu wizualnie jest tak satysfakcjonująca, że spokojnie dałabym za nią jeszcze tam kilka dych więcej i by nie było mi absolutnie żal. Jest cudna. No akurat miałam całkiem fajny deal, bo zamówiłam sobie przy okazji drugą, więc płaciłam za dwie palety, jedną przesyłkę, wiecie, od razu jest bardziej opłacalnie, ale tak, jest warta sprowadzenia z zagranicy, zapłacenia cła, zapłacenia drogiej przesyłki, bo paleta jest wyjątkowa i są w niej kolory, których nie widziałam nigdy. Na przykład ten, też ktoś mnie pytał o ten cień, czy gdzieś mam jakiś zamiennik. Nie znalazłam żadnego cienia, który jest w takim kolorze jak ten, który jest taki szałwiowy, to jest trochę mięta, trochę szałwia. Piękny, wyjątkowy, oryginalny, niespotykany i w ogóle taką pozycję, no co ja tutaj mam dużo do gadania, no jest po prostu cudo, cudo. Warte każdego szmalcu. Czwarte pytanie, paleta, na której zrobiłam świetny interes. Myślę, że będzie to Italian Spritz od Too Faced. Ja widziałam tą paletę właśnie u Andrzeszki po raz pierwszy i gdzieś wyświetlała mi się na Instagramie i od razu moje serce zabiło szybciej, więc stwierdziłam, że po prostu chcę ją kupić. Chwilkę przemyślałam decyzję i kupiłam i wydaje mi się, że to był jeszcze taki moment, kiedy nie wiem, czy nie przewalutowali tej ceny jakoś na złotówki polskie, czy co. Ja za nią zapłaciłam, ile ja Wam mówiłam? 110 zł? Coś koło tego. Więc przesyłka była za darmo, miałam jeszcze kod zniżkowy i cena tej palety wypadała naprawdę naprawdę niedużo. Teraz jest ona znacznie droższa, ponad 200 zł kosztuje, więc uważam, że przez to, że tak szybko ją gdzieś tam zaobserwowałam i kupiłam, po prostu udało mi się kupić ją po prostu po turbo niskiej cenie, więc to był naprawdę niezły deal, nawet się nie spodziewałam, bo no wiemy, Too Faced raczej kojarzy się z wyższymi cenami, więc aż sama byłam zdziwiona, że udało mi się w tak dobrej cenie ją kupić. Także to zdecydowanie był najlepszy deal po prostu mojego życia. A paletę uwielbiam i używam bardzo często, więc tym bardziej był to dobry deal. Piąte pytanie. Kład, czyli poczwórne cienie, które mogłyby być większą paletą. Ja kładów nie mam za dużo. Mam tylko dwa i oba są od Dr Ireny Eris i przyznam szczerze, że jestem całkiem zadowolona z tego, że to są kłady i są takie nieduże i takie wygodne do zabrania gdzieś w podróż albo do pracy, bo nie muszę się zastanawiać nad tym, jaki kolor mam wybrać, tylko po prostu biorę to, co jest. Ale gdybym miała wybierać, to właśnie chętnie powiększyłabym tą paletkę, czyli Ginger Tea z takim fioletem i różowo-beżowym błyskiem. Wyobrażam sobie, że mogłaby to być paleta na przykład z dodatkiem jakiegoś subtelnego różu, z na przykład jakimś fajnym, ciepłym, rudawym brązem. Fajnie by się to wszystko mogło skomponować, więc myślę, że jeżeli miałaby być to większa paleta, to właśnie ta Ginger Tea. Ale jakby miała nie być, to też się nie pogniewam. Szóste pytanie. Uwielbiasz jakość, ale nienawidzisz opakowania. Tak. Mam taką paletę. Nie chodzi tutaj o niską jakość opakowania, tylko po prostu o design. Nienawidzę papryki. Uważam, że jest najbardziej tandetna. Przepraszam, strasznie mi źle to mówić. Jest po prostu strasznie tandetna. Ta tutaj laseczka, taki diabełek, to jest... No nie, no to nie jest opakowanie dla dorosłej kobiety, która chce robić swój makijaż, albo dla wizerzystki, która chce trzymać taką paletę w swoim kufrze. No nie. Gdzie jakość tych cieni i odcienie są przepiękne, cudowne. Bardzo lubię tą paletę. Dobre, wygodne lusterko, wiecie, kartonowe opakowanko, nieduże, 9. Uwielbiam, ale to jest wizualnie tak brzydkie i... No nie. Ja nie jestem może jakąś wielką fanką designu palet Glamshop, ale no nie wiem, no zobacz, no ta Morelowa, no to wygląda całkiem uroczo, co nie? Ale to z taką babeczką, taką komiksową, te płomienie, te dorożki diabelskie, te pończochy, takie kabaretki, Opakowanie nie ma dużego znaczenia, ale to jest naprawdę brzydkie. Przepraszam, ja tak nie lubię, wiecie, tak o gustach się nie dyskutuje, no ale to jest naprawdę nieładne. Jak już mi kazał tak to powiedzieć, to już to powiedziałam głośno. Mam to z głowy. Siódme pytanie. Pokaż swoją idealną paletę przy użyciu cieni pojedynczych. Ja nie mam zbyt dużo pojedynczych, mam tylko z Glam Shopu i to praktycznie same błyski, a z matów mam kilka neutralnych, więc stworzyłam coś takiego. To nie jest moja dream palette, ale to jest dream palette z tych cieni, które mam, powiedzmy. Czyli no trochę neutralnych, ja innych matowych to nie mam pojedynczych. Dwie zielenie, no bo wiecie, zielenie to wiadomo. No i jak do zieleni to jedna taka zgniła, błyszcząca, jedna taka żywa i jako taki dodatek po prostu różyk i tutaj mam taki żółto-różowy. To jest też taki fajny cień, że on ma żółtą bazę, a różowo-fioletowy błysk. Pokażę Wam słocze. Mamy tak, Niebieską Lagunę, Turbo Fuksję, Fraszkę, a tu jest chyba Druid. Tak, Druid. Tak się prezentują te błyski. No uważam, że są przepiękne. A z matów mam Szeregowy, Kwaśniak, to jest chyba Carrara, tu jest Sahara, a tu jest Brunet. Także takie maty, to wiecie, po prostu z tego, co miałam. Ósme pytanie. Palety, które lubisz łączyć razem. I tutaj ja uwielbiam łączyć 9, a moje ulubione combo to są te dwie. I to jest Morelowa i Karmel Cud Miód. Uważam, że wyglądają przepięknie razem, bo są takie ciepłe, letnie, owocowe i właśnie możemy sobie tą paletą trochę zneutralizować i w ogóle jeszcze do tego ta naturalnie różowa to jest po prostu wspaniała kombinacja. Nie chcę jej otwierać, bo trochę mi się rozkruszyła, ale tak, właśnie takie delikatne różyki, brzoskwinki z ciepłymi brązami ja po prostu uwielbiam i świetne jest to połączenie. I w ogóle do tej ta w Moro to też jest po prostu petardziątko i do tego wszystkiego jeszcze cytrynada, ta żółta. No 9 cudownie się łączy, uwielbiam. Dziewiąty palet... Co? palenie? Gdzie pytanie, bo chciałam połączyć słowo pytanie i paleta i wyszło mi palenie. No, brawo, brawo, brawo Syśka. Niech Cię zbanują po prostu za to. Duża paleta, która chciałabyś, aby była mniejsza. No, źle to jest przetłumaczone jakoś, trzeba to... Duża paleta, która mogłaby być mniejsza. Ja w tym kierunku już poczyniłam pewne, prawda, czynności, aby zmienić wielką paletę w małą. I to jest paletka, która powstała z rozbiórki palety BPerfect Cosmetics Carnival XL Pro Palette. Uwielbiałam tą paletę, nadal bardzo lubię. Była bardzo duża i zajmowała bardzo dużo miejsca, więc postanowiłam po prostu ją rozebrać i wyciągnąć z niej ulubione kolory, tych, których nie potrzebowałam, nie używałam, bądź nie byłam zadowolona z jakości, po prostu wywaliłam i zostawiłam sobie tą mniejszą, więc gdybym miała wybierać, to właśnie byłaby to paleta BPerfect Cosmetics Carnival XL Pro Palette, która jest bardzo duża, z jednej strony bardzo fajna z tego powodu, bo mamy mnóstwo kolorów, ale po prostu trochę mniej wygodna w użytkowaniu, dlatego ja już poczyniłam zmiany i jest teraz po prostu idealnie. I ostatnie pytanie, paleta do oczu, która mogłaby mieć pasującą paletę do twarzy. Myślę, że przecudną paletą do twarzy mogłaby być siostra paletki z Romand. To jest akurat Better Than Palette w odcieniu w wersji Peach Dahlia Garden, czyli 08. Jest taka brzoskwiniowa, piękne błyski, bardzo jaśniutka i delikatna i uważam, że jej siostra do twarzy byłaby po prostu przecudna, z takimi brzoskwiniowymi różykami, z złotymi rozświetlonymi jakimiś drobinkowymi, jakimiś takimi toperkami. Myślę, żeby była przecudna. Jeszcze z jakimś takim brązerkiem bardzo delikatnym. To by była po prostu idealna paletka do twarzy na co dzień dla osób, które lubią takie brzoskwiniowe kolory. Byłaby prześliczna, zresztą ta też jest cudna. I też by można było ją w sumie nałożyć na twarz, ale jakbym miała siostrzyczkę do policzków, to brałabym. Fajnie było sobie wrócić do niektórych kosmetyków, bo w wirze pracy, testowania, zdenkowania czasami zapomina się o niektórych kosmetykach, więc miło było mi sobie przypomnieć o nich. Dajcie mi znać, jak Wy byście odpowiedzieli na te pytania, które tutaj się pojawiały. Jestem mega ciekawa, jakie paletki by się u Was znalazły. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków, dajcie mi znać, zostawcie mi łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!